Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Susek. Niemniej oczywiste, myślę, że równie oczywiste jest to, że to jest oczywiście fantastycznie. Ile razy można powiedzieć oczywiście w jednym zdaniu? World of Tanks, no i wasze bitwy. I dziś po raz pierwszy, a już parę powtóreczek do mnie dotarło artyleryjskich, po raz pierwszy bitwa artylerią od Vanisha, czyli od mojego współlokatora, na Batchacie 155-58. Cóż, zobaczycie, jak się tym cholerstwem gra. Ja mogę powiedzieć od siebie, że Batchat 155-58, bo jeżeli ktoś, powiedzmy, śledzi w miarę mój kanał, mój garaż, to wie, że ja mam Batchata, no właśnie mam, że Batchata 155-55 w moim garażu uświadczyć można, jak najbardziej można. Ale w końcu udało mi się, cóż, udało mi się zrobić tego Batchata, którego patrzymy tutaj. No i cóż, nazbierać hajs i będę miał go. A tymczasem zobaczmy, jak sobie Vanish radził w tej potyczce. Ja ją tak trochę widziałem na żywo, trochę nie. I uznałem, że się nada, bo jest nie tyle jakaś mega epicka, bo wyniku na M-kę tu nie będzie, ale ukazuje to, czego ja oczekuję od artylerzysty wysyłającego mi powtórkę. Bitwa musi być ciekawa, jeżeli nie ma tony damage'u, tak naprawdę. Tutaj zresztą możecie sobie zobaczyć magię. Odnośnie tego, czy tam arta jest OP, czy nie jest OP i tak dalej. Moim zdaniem nie jest. Celownik jest ogromny. Zresztą pokazuje, że tutaj pocisk ma spaść. No, powinno wlecieć. Tak naprawdę artyleria, taka jak Batchat 158, jest stworzona do dobijania pojazdów. To nie jest damage dealer. On ma w pewien sposób po prostu pomóc. Zwłaszcza, że ma te cztery pociski w magazynku, więc w sposób idealny, moim zdaniem, się do tego nadaje, do wspierania flanek. Tutaj dwa pociski zostały wystrzelone. Niestety, ale czas reloadu to jest 75 sekund i jesteśmy wtedy wyłączeni z gry, bezużyteczni. Gdzie ich Batchat się skampił, tego to nie wie nikt. Dość dziwna sprawa, moim zdaniem. Zresztą tutaj Batchat z drużyny Vanisha to samo zrobił. Naprawdę niebieski ziomek wziął, umarł 2 sekundy. Bitwa jest dość długa, więc możemy ją przewinąć na podwójnym. Zresztą bitwa artylerią tak powinno się robić. No i tutaj ból dupy. Się nagle okazało, że wrogie pojazdy. Ja chyba od tego momentu widziałem tą bitwę na żywo, tak, no nieważne. Ból dupy, bo środek niekryty i w zasadzie woda z wysepką to samo, niekryte. Więc tutaj Vanish chyba sobie myśli, a oddam sobie ostatni strzał. No tak, mistrzostwo. Z tego papier tragera, jakbym sobie zginął, no to chociaż niech mi ten damage się zgadza. To lepiej w tego papier tragera. Nie ma bicia? Coś jest zdupione. Strzał poszedł, one shot nie wszedł. No i cóż. 75 sekund wyłączony z życia. Ogólnie śmieszna sprawa. Artyleria 10 tieru jest pierwszym czołgiem z magazynkiem 10 tieru, który jest wybadany przeze mnie, bo jeszcze niestety w garażu go nie mam. Bo hajs się nie zgadzał, ten głupi event na ISA 6 i tak dalej, ale jeszcze mój ISA 6 nagram chyba osobny audiolog, który parę osób, myślę, obejrzy z nudy.
Tutaj właśnie o to chodzi, czego oczekuję od artylerzysty. Świadomie uciekł po prostu. Warto nadmienić, że obiekt 416 też tutaj będzie miał swoją chwilę skilla, bo nie jest, jak widać, różowo. Jest 7-10, więc no nie wygląda to najlepiej. Jeszcze w zasadzie damage nie wpadł i trzeba obserwować kap, bo dwa papiertragery będą chciały prawdopodobnie się wtoczyć na kap. Istrzy gdzieś tam krąży w okolicy, a ostatnim mohikaninem broniącym bazy jest też ten papiertrager kolejny. W ogóle same papiertragery teraz na tych TD-kach jeżdżą. No i tutaj ból dupy, E3 zginęła. Coś kapuje bazę, a nie widać co. I 416 chyba będzie świecić dla arty. Koleś w papier tragerze nie bardzo ogar. Spokojne skupienie na ISA-3 powinno wejść. Tak, nerfić artę. Koleś w ISA-3 nie ogar total. Pomidorek wlazł za 570, zjechał z kapa w ogóle nie wiadomo po co, jak go nikt nie zresetował. No i już teraz spoko hit. Jeszcze tutaj w papie tragera próba przycelowania, no ale nie dość, że niknie, to jeszcze się chyba spierdzieli tu na dół, bo jest na reloadzie, a tam na dole już chyba nie ma bicia. No i 313 HP, co on może? Byle splash i go nie ma. Sorki. No i tutaj ciężko. Nie wpadnie. No wpadł, ale splash sam. Obiekt 416 go tu potrąca. Właściwie o to mi chodzi, że jak chcecie wysłać mi powtórkę artylerią, bo w zasadzie większość odrzucałem, to niestety, ale artylerią trzeba coś zrobić takiego nietypowego. No i tak się składa, że tym czymś nietypowym w tym wypadku jest to, że Vanish po prostu ogarnia mapę i świadomie uciekł, świadomie pomaga. Zresztą Bacza to jest bardzo żwawa artyleria. Tutaj 416 też ogarnia, bo jak widać te dwa papiertragery mają chrapkę, a reload jeszcze trwa. 416 chyba zaraz papier tragera tutaj skończy. Tam borsuk jednego sieknął za 600. Bo niby damage nie jest okazały i on suma summarum nie będzie okazały, ale jeszcze będzie większy. Dobry koleś na 416 bez dwóch zdań. Fajny naleśnikowy pojazd. Taki mało medowaty. No i jakoś przeczekał ten reload. I teraz gdzie ten papier trager, bo dwa zostały. Jest tutaj. Czy kto go skończy? Teraz pytanie, czy to będzie 416, czy Vanish, czy może Vanisha coś skończy drugi papier trager. Tego nie wie nikt tak naprawdę. Problem, co tu zrobić. Widać, że coś się tam ułamało. Wspólnymi siłami jakoś trzeba to ogarnąć. Obrót wieżą jest masakrycznie powolny w tym pojeździe. Coś jest zbagowane z powtórką, tak wygląda, bo gdzie jest celownik, gdzie pokazuje, że spadnie. No i w końcu jest to załatwiło. Tutaj jest odwrócony bokiem. Była szansa, żeby wjechać na niego. No i w końcu na niego wjechał, kończąc go. Czyli już jest ułatwiona sprawa, bo Waffentragery próbowały zaszachować ich tu obu. No teraz w zasadzie wystarczy dobić tamtego papiertragera i ST i ten obiekt 416 dokończy dzieła. Tutaj papiertrager się pokazał i wyparował. Także fajna końcówka, ogarnięcie bitwy przez Vanisha. Nie ma co tu ukrywać, że to głównie dzięki jego staraniom jest to wygrane.
Zostały jeszcze dwa pociski, więc hipotetycznie Top Gun w zasięgu, GWS-100. Skupić trzeba na niego. Myślę, że chyba 416 raz go zdąży hitnąć. Tutaj pójdzie blind, chyba nie. Trochę szkoda, że nikt go nie trafił. Byłoby prościej. Widać, gdzie jest przynajmniej GWS-100. Widać, gdzie jest. Poszedł splash. I drugi splash też pójdzie. Nie wiem, ale przyspieszę ten fragment, bo... co tu dużo mówić. Trochę się mało dzieje. Zresztą co, nic dziwnego. Obaj byliśmy zdziwieni, gdy zobaczyliśmy, że ten pocisk wpadł mimo wszystko, bo szans nie było żadnych, żeby wpadł. Nie, w ogóle nie było celownika, żeby wpadł. No i cóż. Spokojny wjazd na kap będzie teraz. Nie wiadomo, gdzie jest tamta arta. To jeszcze spokojne ogarnianie, co, gdzie i jak. I no właśnie. Stwierdził, że pojedzie sobie po tą artkę. Tak było dokładnie. Pamiętam dokładnie tą sytuację. Lepszy Top Gun w garści niż skapowanie. Więc spokojnie zdążył przeładować. Już zwalniam. I tutaj podjazd do krzaczków, spokojnie. Ale wytyfy, nic się nie dzieje. I tutaj skupienie na celowniku takim. Niby wszystko spoko, prawda? Koleś widzi, że się coś zapaliło. No tutaj niestety, ale no złe jakby przycelowanie i poprawkę już na arty mode. Prawie skapuje jeszcze koleś. No ale nie do końca, także Top Gun o dwa nisza. Fajna bitwa, ogarnienie artom, coś się dzieje, nie tylko same strzelanie. I właściwie takich powtóreczek bym od was oczekiwał, jeżeli chcielibyście takową do mnie wysłać. Także cóż, dzięki za uwagę, jeżeli tu dotrwałeś. No i do usłyszenia następnym razem, cześć.